Siemanko, witam wszystkich. Odcinek, wszyscy wiedzą po co tu są, więc zaraz przechodzę do meritum. Zanim przejdę do meritum, no to wiadomo, bluzy, link w opisie, jakby ktoś był poza tematem, a interesowały go tylko bluzy, to beze mnie ta firma nie istnieje. Macie link do sklepu w opisie i moje dwa audiobooki na stronie Empiku. Z soboty na niedzielę, jak wiecie, kto śledził może moje relacje, tak zakładam, że wtedy ta sama osoba porysowała po raz kolejny moje auto. Po raz kolejny. Dlaczego? Bo pierwszy raz to się stało jakiś miesiąc temu. Stwierdziłem, że nie będę tego nic z tym robił na razie. W sensie upubliczniał gdzieś tam na social media i tak dalej. W ogóle nie miałem czasu nawet też tego zgłaszać. No i wyobraźcie sobie, że wtedy już była cała rysa przejechana i wczoraj patrzę i rysa przepotężna, jeszcze gorsza. Wcześniejszą rysę lakiernik wycenił na 3000. Teraz z tą no to już jest ponad 4 i to grubo. To jest 5000 prawie. I więcej jakby danych, jak to się stało, może nie będę opowiadał, bo jesteśmy tu po to, żeby dowiedzieć się, co ludzie sądzą na temat tej osoby i co o niej piszą. Także na tym etapie sprawa jest zgłoszona. Jeżeli na monitoringu coś uda się ustalić, jeżeli sam to oglądasz, to zresztą nie, nawet jaki to musi być cringe. Ja mam wrażenie, że to musi być osoba chora psychicznie przede wszystkim, bo to nie byłoby normalne. Ja nie wyobrażam sobie czegoś takiego i jeszcze, że siedzę i to oglądam, gdzieś w piwnicy siedzisz i owsiankę jesz albo coś i masz żółte papiery. Nie ma innej opcji, ja sobie inaczej tego nie wyobrażam. Parę mam takich faktów dotyczących dedukcji mojej, zaraz o nich powiem, bo to też jakby nie jest do ukrycia. Jeżeli coś się uda ustalić, to się uda. Też mam swoje takie śledztwo, poszukiwania i jak nie teraz, czy nie za miesiąc, to z czasem może uda mi się dojść po nitce do kłębka. Bo już nawet nie chodzi o samo auto, bo no auto tak auto, trudno. Chociaż też człowiek zarobił sobie sam na to i kupił. No i to nie jest kwestia 100-200 zł zniszczenia mienia o takiej wartości, co i tak uważam, że jest bezpodstawnym w ogóle zachowaniem i nie powinno mieć czegoś takiego miejsca, że jakąkolwiek rzecz niszczymy komuś. Przeraża mnie to trochę, jak ta osoba albo jest głęboko zaburzona, albo musi mnie nienawidzić za coś, za co nie ma prawa, bo nie wyobrażam sobie, że jak musiałby wam ktoś podpaść, co zrobić, żeby dopuścić się takiego czynu, więc albo to po prostu, tak jak wspomniałem, najprawdopodobniej no to jest osoba chora gdzieś zaplątałem się w swojej konkluzji. I mi się wydaje, no tak, tu z kamer jak nikt nie wyjdzie, pewnie przyjdzie po 300 dniach umorzenie sprawy, albo nie. No miłą niespodzianką by się okazało, jakby nie. Nie chcę papierów pokazywać, pouczenia mam ze sobą, bo ktoś powie, a w dupie byłeś, gówno widziałeś, nie chcę mi się o tym, nawet nie chcę mi się gadać, ile czasu spędziłem wczoraj, gdzie sami technicy robili foty samochodu i tak dalej. Nie wiem, czy na Messengerze nie mam filmu z tego, bo wysyłałem do dziewczyny, pozakrywam twarze, albo żeby nie było widać. Zresztą nie wiem, czy można takie coś dodać, chyba nie można, więc lepiej nie będę tego dodawał. Ale tu to wiemy, jak jest. Z działaniami policji, także tutaj to nie wiem. Nauczka jest taka po prostu dla ludzi na przyszłość, że pewnych miejsc się unika też. Pewnych miejsc się w ogóle unika, pewne rzeczy są nieuniknione i tak dalej. Prawdziwy chłop z jajami tego nie zrobił, to na pewno. Jestem przekonany, że to musi być ostatnia paruwa w ogóle bez zasad, zresztą o czym zaraz się dowiemy. I to na pewno ktoś tego typu, bardziej właśnie bym obstawił, że to jest jakiś Janusz. Dlaczego? Przede wszystkim według mnie to śrubokrętem było zrobione, bo to jest tak głęboka rysa i ona w pewnym momencie ma podwójną linię. I to jest tak, czasami śrubokręty, zwłaszcza takie już zdezelowane trochę, mają wyszczerbienia, nie mają płaskiej powierzchni.
nie są już zeszlifowane, tylko mają wyszczerbienia i jak przykładasz do innej powierzchni, to robią taką podwójną linię, więc no, według mnie, tak samo według mnie to robiła osoba leworęczna i śrubokrętem płaskim. Dziwiła mnie ta rzecz, dlaczego cały czas to po prawej stronie ta rysa jest. Stwierdziłem, że po prostu boi się alarmu ta osoba i bała się gdzieś. I to wszystko do kupy zbierając świadczy o tym, że to raczej nie były żadne jakieś takie patusy, gdzieś tam ktoś, kto mi przychodził, groził i tak dalej. Nie wydaje mi się, bo oni nawet to jak już to by właśnie przyszli albo nie wiem, po prostu na ulicy by mnie zaczepili. Nie pasuje chyba takie zachowanie według mnie. Bardziej bym obstawiał, że jest to jakaś osoba, taka parowa właśnie. Oni to przynajmniej na tyle jaj by mieli, podejrzewam, że nie bawiliby się w takie rzeczy. Na pewno. I śrubokręta by nie mieli, podejrzewam, przy sobie nawet. To druga właśnie sprawa. I trzecia, nawet nie wiem, czy wiedzą w ogóle jakim autem i czy by mieli pewność i tak dalej, że rysują właściwe. Czwarta, że to nie jest zrobione tak po głupiemu i w emocjach, że na przykład oni jebnęliby cegłę albo coś, rozwalili, uciekliby. Tu osoba jest taka wbrew pozorom wyważona, że boi się chyba tego alarmu i tak dalej. I to jedna rzecz mi dziwi, że po miesiącu to zrobiła. Że miesiąc minął i zrobiła to znowu równo, dając linię pod swoją poprzednią. Nie zrobiła to według mnie kobieta, mimo tego co piszecie, bo kobieta według mnie, przepraszam, ale nie miałaby chyba tyle siły, bo to jest zrobione jednym ciągiem, i to jest po prostu tak wbite głęboko do gołej blachy, że po prostu to naprawdę jednak ktoś musiał mieć chyba trochę więcej siły albo tyle w sobie złości. Także nie wydaje mi się, żeby to zrobiła kobieta. No i co? I na razie to tyle. Teraz przejdę do wiadomości, jakie dostałem na temat tej osoby, bo to jest aż śmieszne. Może będę po kolei czytał, bo wszystkich nie przeczytam, bo ich jest kilkadziesiąt tysięcy od wczoraj, więc to tak na oko folder w ogóle inne, to jest cały ten, to cały czas dochodzi, bo tak to działa, w relację wyświetliło, czekajcie, żeby was nie kłamać, to wam powiem, ile tą relację wyświetliło ludzi. Już jej nie ma? Która jest godzina? 15? Niemożliwe. Czemu tego nie ma? Czekajcie. Patrzcie, jak tam sytuacja z autem. No, czekajcie, już wam mówię. Dziękuję. Nie wiem, kto coś ma do... Nie wiem, kto... To... No, 80 tysięcy, nie? Tak na relacje na social mediach to no... To nieźle. No i teraz te wiadomości. No, kurestwo to tak. Ludzie to tchórze są cwani, jak robią coś za czyimiś plecami, albo jak są w grupie. W przeciwnym wypadku to cienkie bolki i tchórza. Jestem 100% przekonany, że to z zazdrości. Co za patus. Ludzie to jednak ograniczone osobniki. Zawiść ludzka to. Takie najciekawsze, czekajcie, bo tu wybrałem takie najciekawsze. Bo bardzo dużo jest takich, wiecie, że o lakiernictwie, o tym, co z tym zrobić, a nie o tej osobie, nie? Więc o tej osobie, ja nie wiem, naprawdę, jak w lustro ty masz patrzeć, kimkolwiek jesteś. Czy ja obstawiam, że jesteś głęboko tak zaburzony psychicznie, że do ciebie to nie dociera i masz to w dupie. To jest jedyne wytłumaczenie. Nawet jakbyś był jakimś tu gitem osiedlowym, to nie wyobrażam sobie, żeby taką parówkową akcję zrobić. Wszędzie takie buraki, zawiść, zazdrość, krótko z takimi ścierwami, współczuję, co za kur jebana, śmieć, zwykła kur i paruwa, tu nie wiem, może mnie zbanują, cfel, złapać i rozbić łeb. Powodzenia w znalezieniu frajera. Frajer bez honoru. I to nie ten, żeby nie było. Czekajcie, zakryję dane. Żeby nie było, że sobie wymyślam tutaj, wiecie, skór jakiś i tyle. O kamerach też, że przymontuj kamery. To w 100% chamstwo.
nie popuszczać gnojowi. Chojrak porysować samochód, wiadomo jaką ma paruwa odwagę, aby przyjść. Obsrana odwaga bohatera. Też jeszcze drugi raz udowodnię, żeby nie było, że zmyślam. Ucięte łapy przy samej dupie, intelektualna ameba z pana rysownika. Gnoja. W ogóle bardzo dużo jest takich wiadomości, że jak już go znajdę, to żebym dał znać, że inni też chcą go zobaczyć i chętnie przyjadą tutaj. I nie mówię tutaj o jakichś hipsterach. Sukces boli ludzi, jeb tą kur, niech przychodzi to mu łeb. I właśnie tu jest taka bardzo fajna propozycja. Fajnie, jakby tak tu ludzie przyjechali wtedy do Starachowic. O dziwo mi zdziwiło, że właśnie takie, jak to się mówi, dobre mordy też popierają to. Myślałem, że raczej będzie, że a dobrze ci tak i tak dalej, bo sam obstawiałem, że to właśnie tego typu człowiek zrobił tutaj gdzieś z osiedla. A taki odzew jest i dlatego wydaje mi się, że to nie zrobiła taka osoba chyba. Wydaje mi się, jak będzie koło twojej chaty, to weź mu rozpier łeb, a najchętniej to... chodnik ze szpad. Co za kur, obyś go znalazł. Frajerstwo i tyle. Nie czytam cały, bo tam połamać ręce śmieciowi. Jest zwykłą dziwką osiedlową. Zwykły durań to zrobił z zazdrości, a na pewno w życiu ma i życie go wyje. Co za kur, jakaś. Frajerów niestety nie brakuje na tym świecie. Weź mu napluj na niego ode mnie. Smutne to jest, zazdrości komuś coś psuć. No właśnie, też tak uważam. Zazdrości ci, że coś robisz i masz siano z tego, a na złość mu niech se naprawia. Zlałabym takiego, to bym mu paluchy połamał, a tym, czym porysował karoserię, to bym mu ryj porysował i tak dla zapamiętania, że tak się nie robi. Butelkę mu w dupę wsadził, pała jakaś. Mam nadzieję, że dojedziesz kto i jakoś odbijesz kasę. No właśnie. Najgorsze to jest to, że zobaczcie, że nawet w dalszych konsekwencjach tego postępowania okazałaby się i co, i nawet jakby to był jakiś chłop, co nie ma grosza przy duszy, to nawet mi za to nie zapłaci i tak dalej, ale jak nie kasą, to czym innym zapłaci. To akurat już sobie wszystko przemyślałem. Śmiecie nie mają pomysłu na życie. No właśnie. Musi być to jakiś stulejarz, cipełusz w jajogniotach, bo nikt normalny by się tak nie zachował. Cwaniak w necie, pizda w świecie, zero odwagi cywilnej, żeby stanąć twarzą w twarz, tylko rysuje auto jak jakiś niedorobiony palant. No właśnie, to jest najdziwniejsze. Szkij, że mi zepsuł. No bo, ale to powtarzam, to też jeszcze każdy samochód jakby gdzieś miał, czy jakąś starą padakę, to też szkoda. Bo to czyjeś, a tu jeszcze też wiadomo, że to nie było jakieś salonu auto, bo pytaliście, ile kosztowało. Ja dałem 40 tysięcy, nie pamiętam, chyba coś koło tego. Używane auto, to też nie jest jakoś mało. I wiadomo, że nie wiadomo, to nie jest jaka fura, ale no kurde, straty takie są. Tylko, że właśnie o to chodzi, że to już przeboleć, to żeby jak chłop się zachował, nie? Żeby przyszedł. I to jeszcze coś miałem mówić właśnie. Polaczki, którzy mają smutne życie i lepiej... że zdziwiło mnie, bo też mówię pewnie, będzie pełno, no i fajnie i dobrze. Serio, 99% wiadomości, chyba dwie na... bo czytam dlatego, żeby info złapać o tym gościu czy coś. To naprawdę, aż jestem zdumiony, że ludzie są tak wkurzeni, że jakby zobaczyli tego chłopa, to by był lincz. I to każde grupy społeczne. I to nawet z jakichś grup kibicowskich. I właśnie jak to się mówi, z chłopaki z zasadami i osiedlowe takie mordki, bo widzę po profilach, wszyscy jadą równo z nim. Wszyscy uważają, że to było najgorsze frajerstwo i bycie parówą. I dlatego tym bardziej wydaje mi się, że to jest jakiś Janusz po prostu, stary z prostatą. Cfel zwykły, no to najczęściej. I to właśnie to piszą, tu właśnie to widzę, że chyba takie grupy kibicowskie, to takie słowa no, nie są rzucane, tak wiecie, że tak jak to my zwykli mugole tam się wyzywamy od cfel i tu wiecie, nawet na fejmach widzicie, jak ktoś powie cfel, to oni się rzucają od razu na siebie. Także tutaj no nie wydaje mi się, że ktoś zrobił z bloków to. Kutasowi ręce połam.
ujebłem łapy w razie co. A nie, ujebłem jeszcze tego samego dnia. Tu jest. W razie co, jak się znajdzie, dawaj znać, przyjeżdżamy z ekipą. Fajnie, ale wiecie, to jest grubsze przedsięwzięcie. Jak ktoś się zgłosi, info się potwierdzi, dawaj znać, będzie kur z płaczem cały samochód malował. Chciałbym tak, fajnie, fajnie by było. Nie ukrywam, żebym chciał, bo staram się w życiu być fair. Mimo, że wiecie, te filmiki to jest satyra i tak dalej, chociaż i tak wszyscy mówią, że kurde, to wszyscy się cieszą. Ludzie zatrzymują auta, zdjęcia se robią, ale beka, jaja i tak dalej. To chyba nie chodziło o filmy, bo niemożliwe. Nie, nie mam aż takich filmów, żeby ktoś, wiecie, tak się poczuwał, nie? O, akurat twoje filmiki są zajebiste wśród tego internetowego dziewia, ale takie czasy, że pizdy tak reagują. Trzymaj się. Oryginalna pizda przez małe P, co za pała, trzymaj się stary. Co za, pewnie sam nawet roweru, nie, ja naprawdę, co za skór, oby dostał strong karę, żeby nie było, że to sobie wymyślam. I nogi przy samej dupie, kawał, pewnie, raz przeklinam, raz nie przeklinam, nie wiem po co, może żeby trochę uniknąć tutaj, wiecie. Pewnie chujoza na co dzień strzela z ucha na zakładzie. No właśnie, dlatego mówię, to musi być jakiś, może o dziwo, osoba, którą bardzo dobrze znam i z sąsiadów może tu nawet, bo tak to jest, jak się w domu ma jedynie starego składaka na całą rodzinę i zazdrości się komuś czegoś, do czego dążyło się ciężką pracą. No właśnie, karma wraca. Co za śmieć, co mu to auto zrobiło, no właśnie. Ale kurwa menda. Chyba zazdrość. Jedna ciota po nocy porysowała. Co za debil. Żeby się w czystą pościel zeszczał. Jakieś kur bez zasad zarysowało. Ma coś do ciebie, to niech przyjdzie i powie ci w twarz, a nie samochód niszczy. Kurwisko. I to tak naprawdę, to wiecie, nie będę czytał, bo to mógłbym czytać przez dwie następne godziny, nie? Przez dwie następne godziny mógłbym czytać. Więc tak, nie? W razie co, to na pewno update będzie na YouTube'a. Czy coś z tego było, czy z tego nie było, nic. I zobaczymy, no nie? Co będzie dalej. Też tutaj niektórych jak dupa boli, to nie mam na to wpływu. Ale też nie zdaję sobie sprawy, jakie możliwości ma ktoś, kto ma prawie 500 000 tam follow w Polsce. Naprawdę. Różnych ludzi się poznaje, przeróżnych, różni ludzie mają różne dojścia i tak dalej, różne sposoby. To jest nieoceniona taka zaleta poza tym tworzeniem filmów, że dowiadujesz się i poznajesz tylu ludzi z różnych grup społecznych, że prędzej czy później ja nie będę miał problemu z takimi sprawami. To jest tylko kwestia czasu. Na razie nie robię z mordy kibla. To był właśnie taki update dotyczący tej sprawy. No i co? No i chyba tyle. Więcej nie mówię, bo mógłbym poopowiadać trochę więcej coś dotyczącego tego auta i tej sprawy, ale na razie nie mówię. Jak coś, to możecie zostawić follow, zostawić łapkę. No i co? Pozdro. Wszystkim, którzy uważają, że bardzo... Wczoraj miałem najlepszą wiadomość od chłopa. Wiecie co, mi to jedna była. Ha, 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 w ogóle walił bekę i napisał, że idź na policję z tym... jak on to napisał? Nie pamiętam. Czy frajerze coś tam bardzo ci dobrze? I wchodzę w profil, a tu chłop gorzej jak ja wygląda. 40 kilo, okulary jakieś pilotki pedalskie i zdjęcie w windzie z koszykiem z supermarketu. No więc widzicie, ile ma hejt wspólnego z jakąś prawdą i merytoryką. No kurwa nic, nie? I wyjątkowo odpisałem, że o kurde, gangster się znalazł. Prawdziwy gangster. Także widzicie, ci co zawsze tak mówią, że o, idź, sprzedawaj tam na policję. To takie grube interesy w życiu zrobili, że chuj, nie? Pozdro i do zobaczenia.